Hej kochani, dziś zrobię sobie z wami makijaż taki bardziej wakacyjny. Jak widzicie, mam mokre włosy, wyszłam spod prysznica. Mam na sobie naszą koszulkę z napisem Hej śliczna. Jak zawsze link do koszulek macie w opisie. Pamiętajcie, że mamy zniżkę wakacyjną 10%. I słuchajcie, dziś zrobię sobie z wami mój taki podstawowy wakacyjny makijaż, a będzie się różnił od pozostałych makijaży tym, że będzie praktycznie cały wykonany gąbeczką. Także taki mały challenge, makijaż gąbeczką do makijażu. Właśnie lato sprzyja temu, żeby robić taką bardziej rozświetloną buzię, żeby ten makijaż wyglądał trochę inaczej. Pokażę wam troszeczkę inne zastosowania gąbki. I mam tutaj trzy gąbki, ale będę używać jednej. Pokażę wam, jakich teraz używam. Pierwsza jest Makeup Revolution, mam ją od niedawna. Dosyć szybko się brudzi, ciężko z niej umyć podkład. Mimo że się bardzo staram i nawet zmywam olejkami, to ciężko. W każdym razie gąbka jest bardzo, bardzo miękka. Ona się właśnie tym charakteryzuje, że jest niesamowicie miękka. Jeszcze bardziej od niej miękka i starsza jest gąbka z Real Techniques, którą mam już chyba trzecią sztukę. Na początku ich nie lubiłam, nie umiałam ich używać, natomiast im dłużej używałam, tym lepiej mi się sprawdzała. Jest cała już popękana, także muszę zapatrzyć się w nową. I też jest bardzo, bardzo miękka. I ostatnia jest gąbka Honey. Też ją bardzo lubię. Jest już trochę twardsza. Trzeba ją dobrze namoczyć, żeby używać. I używałam jej wczoraj do makijażu takiego samego, jak będę robić dziś. Także dziś zamieniam gąbki i używam tej z Makeup Revolution. Mam ją z kosmetyków z Ameryki. Nie była droga. Jest naprawdę fajna. Mam też, słuchajcie, w domu Beauty Blender. Nałożę teraz primer. Super primer z Clinique. Universal Face Primer. Mam w domu też Beauty Blender, tą gąbeczkę, ale powiem wam, że ani razu jeszcze nie użyłam. Ja nie wiem, co ze mną jest. Czekam do testu po prostu na żywo. Chcę ją porównać do jakiejś znanej gąbki. Myślałam, żeby porównać Beauty Blender do tej. Zastanawiam się cały czas, także jeżeli macie jakieś pomysły, to mi napiszcie, jakie porównanie byście chcieli zobaczyć, bo tych gąbek jest teraz naprawdę dużo. Cały czas się nad tym zastanawiam, ale na pewno w końcu nagram to podsumowanie. Ok, primer nałożony, teraz korektor pod oczy. Będę używać Smashbox Studio Skin 24 w kolorze Light Neutral. I nałożę spore ilości tutaj pod oczami, wokół noska i wokół ust. Teraz wyglądam śmiesznie. Dzisiaj będę robić troszeczkę inny podkład, to zaraz zobaczycie. Teraz jeszcze ten korektor, który używałam ostatnio w teście Moi, Pro Base Concealer z arganowy w kolorze Natural i nałożę sobie tu na zmianę. Tutaj mi ostatnio pisaliście, o cera się pogorszyła i tak dalej. Słuchajcie, to wszystko jeszcze jest po Skandynawii. Mnie wtedy tak wysypało, że masakra, miałam pełno gulek podskórnych, a to wszystko są już ślady, to już wszystko jest wygojone. Także czekam, aż wszystko mi zejdzie z buzi. No niestety, jak podróżuję dużo, to tak mam, że mnie sypie. Darka też wysypało. Moja siostra mi dziś pisze, że ją też wysypało, nie wie dlaczego, także może przez tą pogodę, że taka dziwna, zmieniająca się pogoda. Nie mam pojęcia. W każdym razie, jak obejrzycie moje stare filmy, to zobaczycie, jaką miałam wtedy straszną cerę. Teraz to jest naprawdę nic. Jak mnie czasem wysypie, to jest naprawdę nic w porównaniu, co było wtedy. Jak miałam pryszcze tutaj, wiecie, na czole, na nosie. Teraz to jest naprawdę pikuś. Zresztą, wiecie, przyzwyczaiłam się już do tego, wiem, jak walczyć z trądzikiem, nie przejmuję się tym bardzo. I ciągle mnie pytacie, czy przyjmuję jakieś leki. Nie, nie przyjmuję żadnych leków i nie będę przyjmować leków, bo nie chcę się truć chemią. Dobra. I teraz nałożę sobie to, co mam w ręku, czyli puder z Maka. Jest to Studio Fix w kolorze NC25. Jak widzicie, już sama końcówka. Bardzo lubię ten puder, jak tylko mi się skończy, idę po kolejny. I w wakacje, kiedy nie chce mi się robić pełnej takiej tapety, wiecie, na twarze razem z całym podkładem, nakładam właśnie zmoczoną gąbką. Nie wiem, czy zauważyliście, cały czas ta sama gąbka. Tutaj, po tej stronie, gdzie nakładam korektor, nakładam sobie właśnie ten puder. Ja gąbki myję po każdym użyciu, słuchajcie. Wiem, że niektórzy myją gąbki raz na jakiś czas, ale ja gąbki myję po prostu po każdym użyciu. Pędzle po dwóch, trzech użyciach czasami od razu po pierwszym. Ale gąbki to ja muszę umyć od razu. I słuchajcie, po prostu wklepuję w taki sposób ten puder. I on naprawdę nieźle kryje. Jak jest nałożony wilgotną gąbką, to już w ogóle. Ok, cała buzia jest już gotowa. I teraz to, co chcę zrobić, to przykryć jeszcze te niedoskonałości, które nadal mi prześwitują, ponieważ widzicie, nie mam tutaj podkładu, mam tutaj taki puder, więc tutaj nie mam takiego pełnego krycia. Jeżeli coś mi jeszcze prześwituje, to robię taki mały trik, że nakładam i delikatnie blenduję, tak żeby uzyskać efekt takiego, wiecie, airbrush.
Czasem robię to po prostu palcem. Teraz, żeby trochę przybrązowić twarz, nałożę sobie bronzer. Wam się strasznie ten bronzer podobał i mi też się podoba, fajnie mi się sprawdza, bo jest bardzo delikatny. I to jest bronzer z Moi, Bronze Perfection. I tak samo, tą samą gąbką nakładam sobie bronzer. Będę go wklepywać po prostu tu. Tak bardzo delikatnie, naprawdę takimi delikatnymi ruchami. Właśnie tutaj mi lusterka brakuje, to jest jedyna rzecz, której brakuje w tym kosmetyku. Okej, to tyle jeżeli chodzi o pudrowe kosmetyki, także teraz chcę sobie to wszystko razem połączyć, żeby nie było takiego, wiecie, pudrowego wykończenia. Mam tutaj moją mgiełkę nawilżającą z Clinique. Wiecie, żeby pozbyć się po prostu takiego beznadziejnego, płaskiego matu. I dziś użyję sobie różu z Moi. To jest ten Blush Shimmering Stick. O, tutaj na szczyty policzków. Tu. I dalej wklepuję tą samą stroną. Wczoraj właśnie w taki sposób miałam nałożony róż i Darek mówi, Boże, ile masz różu? Wiecie, bo ja na co dzień takiego różu nie noszę, w każdym razie w wakacje mi to jakoś nie przeszkadza. Przetestuję sobie ten stick z Pets Fi Glow Up Highlighter i nałożę jako rozświetlacz. Nie jest tak płynny jak ten z Moi, tamten jest naprawdę taki bardziej żelowaty. Ten jest troszeczkę twardszy. Okej, całkiem fajny. No dobra, wygląda to, słuchajcie, nieźle. No dobra, póki co jestem zadowolona. Teraz cienie i wiem, że możecie się zdziwić. Cienie też będziemy robić, słuchajcie, gąbeczką. I będą to cienie z Moi Luxe. Też chcieliście zobaczyć test tych cieni, to jest Metallic Eye Palette Alchemy. I tutaj mamy primer i mamy też cienie. I cienie też nałożę sobie gąbeczką. To już będzie troszeczkę większe wyzwanie. Najpierw primer nakładam samym tym czubeczkiem. O tu. Nigdy nie nakładałam jeszcze primera, słuchajcie. W taki sposób. I teraz cienie. Trochę się, słuchajcie, stresuję. Oczywiście mogę nałożyć je palcami, ale chcę zrobić to właśnie gąbką. Więc wezmę sobie tego złotego cienia, ten, tą drugą stroną. Słuchajcie, nie jest to bardzo proste. Teraz troszkę tego drugiego platynowego. Przydałoby mi się, słuchajcie, te małe gąbeczki Beauty Blender. Dołożę sobie jeszcze palcem. Przy takim makijażu latem zwykle używam takiego tuszu, który daje takie duże rzęsy, na przykład Better Than Sex albo They Are Real. Mam tutaj tą mniejszą wersję, wzięłam z Polski na wyjazd, ale szczoteczka jest tej samej wielkości, co w dużej wersji, także maluję rzęsy. Wybaczcie, ale tuszu nie będę nakładać gąbką, bo to naprawdę już by było idiotyczne. Oj, trochę się pacnęłam na dole, także poczekam, aż to przeschnie i dopiero to usunę. I tak, to tutaj naprawdę ładny efekt, nie potrzebuję tutaj żadnych kresek. Ok, żeby makijaż wyglądał lepiej, muszę zrobić sobie brwi i pierwszy raz będę używać teraz Milani Easy Brow Tinted Fiber Gel w kolorze 02 Natural Taupe, czy Neutral Taupe, czego nie używałam, zobaczymy jak się spisze. Nie nakładam żadnej kredki ani cienia, tylko właśnie sam ten żel, bo podobno ma w sobie mieć takie ala włoski, które wypełniają nasze brwi. Okej, brwi wyglądają tak, powiem Wam, że nie jestem do końca zadowolona, bo strasznie mało produktu nabiera się na aplikator, także nakładam drugą warstwę, może coś będzie bardziej widać i wypełni to luki w moich brwiach. Natomiast tak jak mówię, nie jestem jakoś bardzo zachwycona. I ten żel jakoś za bardzo nie zastygł. Tutaj z przodu jest w miarę to wyczesane i ładnie wypełnione, natomiast tutaj dalej jest... już nie jest tak super. No, bardzo delikatny efekt to daje, jednak Benefit cały czas wygrywa, nie znalazłam jeszcze lepszego produktu do brwi. No tak, wiecie, nie do końca mi się podoba. No i na koniec usta postanowiłam użyć dziś MAC Retro Matte w kolorze Back in Vogue.
zobaczymy, czy da się to zrobić beauty blenderem. Nakładam sobie na rękę. Taki mały eksperyment, wiecie, no wiadomo, że pomadkę nakładamy prosto z opakowania, no ale spróbujemy w takim razie. Czy da się tutaj ładnie wklepać usta? Da się. Jestem w szoku, ale się da. Super. Kochani, ja ogarnę włosy i do Was wracam i podsumujemy sobie makijaż. Okej, kochani, już sobie trochę podsuszyłam włosy. No i to tyle. Tak wygląda mój makijaż. Moim zdaniem taki beauty blender czy gąbeczka, nieważne jakiej firmy, naprawdę fajnie się sprawdza. No może te najtańsze takie, wiecie, chińskie gąbki średnio się sprawdzają do tego, a takie już za 20 kilka złotych możecie dostać, które naprawdę fajnie spełniają wiele zadań. Możecie nakładać właśnie bronzer, róż, możecie rozcierać oświetlacz, puder, podkład. Jak widzieliście, nawet pomadkę, żeby uzyskać taki bardziej rozmyty efekt. Nawet mokre cienie można jakoś tam nałożyć. Także moim zdaniem naprawdę wielofunkcyjna rzecz. Jak widzieliście, nie użyłam tutaj żadnego pędzelka tak naprawdę. Użyłam jedynie aplikatora do tuszu i aplikatora do tuszu do brwi. Także moim zdaniem nie było źle. Gąbka jest wielofunkcyjna, teraz od razu idę ją umyć. Używam odrobinę oleju kokosowego i na przykład płynu do mycia naczyń albo jakiegoś szarego mydła, żeby domyć taką gąbkę. I naprawdę fajna rzecz, nie trzeba mieć wielu, wielu pędzli. Ja bardzo lubię malować się gąbkami, szczególnie latem, kiedy ten makijaż jest delikatniejszy. No i to tyle, taki mały mój challenge. Chciałabym zatagować do tego challenge'u Kretkę, Szusz i Oleśkę, żeby zrobiły właśnie film ze swoją gąbeczką i swoim makijażem właśnie za pomocą gąbeczki. Sorry za zmieniające się światło, zmieniającą się pogodę, ale jest ogólnie tak dosyć deszczowo teraz w Holandii. Po prostu raz wychodzi słońce, raz pada deszcz. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Napiszcie mi na dole, co Wam się najbardziej podobało i czy lubicie używać gąbek do makijażu. To już wszystko w dzisiejszym filmie. Do zobaczenia, pa, pa!